etap konkursu, druga tura konkursu powiatowego pod tytułem Historia za Pan Brat. W tym roku konkurs jest zorganizowany z okazji obchodów 80. rocznicy II wojny światowej, która będzie we wrześniu. Ma tytuł W obronie ojczyzny, czwarty pułk strzelców podhalańskich z Cieszyna w kampanii wrześniowej 1939 roku. Konkurs składa się z trzech kategorii, z kategorii plastycznej, kategorii historycznej wiedzy i kategorii multimedialnej. Kategoria plastyczna została już, tak jakby konkurs już się odbył, z tyłu za mną jest pokłosie tego konkursu. Natomiast dzisiaj uczniowie z sześciu szkół zaprezentują się w kategorii wiedzy i kategorii multimedialnej. Są to szkoły z całego powiatu. W dzisiejszej edycji konkursu bierze udział Szkoła Podstawowa nr 3 imienia Jana Pawła II ze Skoczowa, Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie i Szkoła Podstawowa imienia Jury Gajdzicy z Cisownicy, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa Nasza nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Cieszynie oraz Katolicka Szkoła Podstawowa imienia Świętej Rodziny w Cieszynie. Łącznie w kategorii multimedialnej bierze udział jedna osoba, reprezentuje szkołę, w kategorii wiedzy dwie, natomiast w kategorii plastycznej trzy osoby rysowały rysunki, przedstawiały podhalańczyków, tematem był żołnierz podhalańczyk. Natomiast ogólnie dzisiaj przyjechali wszyscy, którzy brali udział, czyli około sześciu osób z każdej szkoły wraz z opiekunem. Jest jedna ogólna nagroda dla laureata, czyli osoby, która zdobędzie w konkursie największą ilość punktów. Są to gry, są to książki o historii Polski, o historii Cieszyna, o historii czwartego pułku strzelców podhalańskich w Cieszynie i jakieś upominki drobne dla każdego z uczniów.